dzisiaj, proszę Państwa, o tym, co ciekawego w najbliższym czasie w centrum Suwałki Plaza. Są z nami, może zacznę od pań, reprezentujące Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy numer 1 przy ulicy Przytorowej w Suwałkach, pani Hania Dąbrowska i Agata Rydzewska. Witam panie bardzo serdecznie. Dzień dobry. A także dyrektor Suwałki Plaza, pan Mieczysław Osys. Witam pięknie, witam bardzo serdecznie. Witam serdecznie. Najpierw może spróbujmy wytłumaczyć obecność pań, które reprezentują Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy numer 1 przy ulicy Przytorowej. Mam ogromną przyjemność poinformować Państwa, stąd obecność też nasza wspólna. Dzisiaj, a 3 grudnia, poniedziałek, odbędą się obchody Międzynarodowego Dnia Niepełnosprawności. Już nie po raz pierwszy robimy tego typu imprezę. Razem ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym numer 1 w Suwałkach, które reprezentują panie. Będą to warsztaty, będą prezentacje artystyczne uczestników tych warsztatów. Byliśmy wielokrotnie pod wrażeniem wspaniałego poziomu pracy, która jest wykonywana codziennie, niezmiennie, a tylko taką wisienką na torcie jest prezentacja efektów pań pracy, bardzo szlachetnej, bardzo pięknej. Warto to popularyzować, warto o tym mówić wszystkim mieszkańcom Suwałk. Ta impreza w poniedziałek, do kogo jest, drogie panie, skierowana? Kogo zapraszamy? Zapraszamy wszystkich w imieniu niepełnosprawnych dzieci i młodzieży Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Suwałkach. Ten dzień ma na celu integrację osób niepełnosprawnych w społeczeństwie. Dzięki szczególnie takiej bardzo cennej inicjatywie tutaj pana dyrektora będziemy mogli obchodzić ją wspólnie, mam nadzieję, z bardzo wieloma osobami, po to, żeby pokazać, że nie tylko chcemy brać i potrzebujemy pomocy, ale możemy też coś dać bardzo cennego i pięknego. Chcemy, żeby wszyscy zobaczyli, jak dużo możemy zaoferować. Bardzo serdecznie zapraszamy. Podopieczni Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Suwałkach jakoś specjalnie przygotowali się do tego wydarzenia? Coś zaprezentują? Tak, nasi uczniowie już od jakiegoś czasu szykują program na tą uroczystość. Będą tańce, będą występy teatralne, będą też różne gry i zabawy, więc zapraszamy rodziny z małymi dziećmi i z większymi dziećmi. Będzie też prezentacja naszego ośrodka, tego jak pracujemy, jak działamy tutaj w środowisku lokalnym. Będzie też prezentacja naszych projektów, które, mówiąc nieskromnie, są już znane nawet i za granicą, więc serdecznie wszystkich zapraszamy. Radio.